Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to kolejny odcinek Zagramy w Wiedźmin 3 Gigon. Czas na kolejne wiedźmińskie zlecenie, tym razem zajmiemy się kłopotami grabarza. Jak widzicie, mam poziom 13, zlecenie jest na poziom 10, czyli w sam raz, żeby je zrobić w miarę lekko, łatwo i przyjemnie. W poprzednim odcinku zaliczyliśmy po północnicę, leśnicę. Teraz zajmiemy się czymś. Przez przypadek wlazłem do miejsca, które miałem sprawdzić, więc tak jakby przeskoczyło mi o jeden etap zadanie z grabarzem, już z nim nie pogadałem. Znaczy chciałem pogadać, ale już nie chciał ze mną gadać. I co tu mamy? Wiedźmin wziął zlecenie przybite przez grabarza na tablicy we wsi Zalipie. Według ogłoszenia na cmentarzu grasowały potwory, a ich ofiarą padło dziecko. W starej chałupie Geralt odkrył legowisko, które na pewno nie należało do człowieka. Postanowił przekonać się, któż tam zamieszkuje. To jest właśnie to zadanko. Jesteśmy tu. Tu jest ta chata. Ja przez przypadek gdzieś tam poszedłem sobie po prostu do niej, bo sprawdzałem okolice. Tu bym jeszcze poszedł, ale nie wiem, czy tu byłem. Nieważne, wieś Skowroń. Tu coś jest, jakieś miejsce jeszcze, które nieodkryte. Tu mamy miejsce nieodkryte. Ekwipunek. O właśnie, sprawdzimy sobie, jak stan moich zbroi i pancerzy. 95%, 99%, 97%, 99%. Kusza się nie psuje. Miecz 89%, 89%. No tu mam co? Pancerz cyrdyjskiej spacja. Załóż, wyrzuć. Płatny pancerz Zartskellig, no. Tak bym wyglądał w tym przedmiocie. Fajniej bym wyglądał. Chyba. Tylko niestety słaba ona jest już, ta broń. Znaczy ta zbroja, bo ona jest na 6 poziom. Czy ja tu coś mam jeszcze? Bestiariusz? Czy ja coś mogę wam opowiedzieć? Nie. Wszystko już przeczytałem, co miałem przeczytać. Zabiłem bazyliszka gdzieś poza wizją, bo się szwendałem po mapie. Właśnie pokażę wam coś, tak jakby ktoś był ciekaw. Gdzie to jest? O, tutaj jest. Wyłaziłem po mapie, odkryłem jakieś wilcze uroczysko, ale to nieistotne. W tym rejonie gdzieś tu jest. O, to był skarb, strzeżony skarb, i tu jest. To był sobie bazyliszek, tu gdzieś fruwają harpie, a tutaj jest taka samotna skała, i tu fruwa jakieś skrzydlate wielkie bydle, albo wiwerna, albo jakieś coś jeszcze innego. Wolę nie sprawdzać. Na razie wrzucę sobie tam. Że tu jest śmierć na razie. Dobra, no to pójdziemy sobie tym szlakiem. Nudzi się taki biednych ludzi na ochotę. A właśnie, mam tutaj jakiś poziom, tak? C. Postać. Mamy tu jakiś punkt umiejętności. Chyba. Tak, mamy punkt umiejętności i nie wiem, co z nim zrobić. To jest pytanie. Moc znaków, strumień ognia. Mogę sobie strumień ognia podwyższyć. Krąg Ard. Skoro już mam tu takie coś. Wydaj 3 punkty. Trening siłowy. Refleks. Skupienie. Odbijanie strzału. A jak to wygląda? Chyba sobie ten strumień ognia tutaj wrzucił, nie? Przepraszam, nie chciałem. To ja mam igni, tak? A, w ten sposób. Jak przytrzymam kół, to mam strumień ognia. Dobra. To niech będzie i tak. Zjem sobie coś. Mam tego żarcia w cholerę. Tu jest ta chata. Ja do niej wszedłem. Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Postawiam na trolla, że tu troll mieszka.
Tak bym powiedział. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz i tam ją dopadnę. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Baba cmentarna? To jakaś silna baba. No to pójdziemy na ten cmentarz. Pójdziemy na cmentarz, przygotujemy się. Tu ona jest. B, czy ja mam coś? Tak, trup pojady. Mamy tu coś o Algulu, ale to stare. Baba cmentarna, na co jest uczulona? Czarna krew, eliksir. Olej przeciw trup pojadom na Irden i na Quen. Baba cmentarna, ujojoj. Z takim czymś będę musiał walczyć? Na Irden. Jednego ludzie mogliby się nauczyć od gnomów, kremowania zwłok, przecież zakopywanie trupów pod wsią to jakby potwory do domu zapraszać. Pół biedy, jak truchło wywęszą gule, nażrą się i pójdą dalej, ale nie daj Bóg koło żołobnika zalegnie się baba cmentarna i nieszczęście gotowe. Jacques de Villepin, Akademia Oxenfurcka. Rzadko który potwór nosi tak adekwatny imię jak baba cmentarna. Jak wskazuje nazwa, z wyglądu przypomina kobietę, tyle że starą i zdeformowaną. Występuje prawie wyłącznie w pobliżu nekropolii i pobojowisk. Baba cmentarna żywi się głównie ludzkim ścierwem, w szczególności zaś zgniłym szpikiem, które wylizuje z kości za pomocą długiego, chwytnego języka. Kiedy jednak baba zerze wszystkie trupy, sama zabija ludzi, a następnie grzebie ich na cmentarzu i czeka, aż zaczną się rozkładać. Auć. No to nieprzyjemne, a tu żalnica. Na to samo. Choć baby cmentarne atakują czasem ludzi, żywią się zwykle padliną wygrzebaną z mogił. Niektóre jednak czasem stają się coraz bardziej śmiałe i bezczelne. W końcu zakradają się do chat, porywają dzieci i zabijają starców. Taki właśnie potwór zaczął dręczyć mieszkańców Zalipia. Wiedźmin wiedział, że starcie z tym potworem będzie wymagające, że będzie musiał wystrzegać się potężnych pazurów, za pomocą których baba cmentarna potrafi przełamać każdą gardę i długiego jadowitego języka. Zdawał sobie tę sprawę, że jej ataki będą tak szybkie, że nawet jego wzmocniony mutacjami refleks może się okazać niedostateczny i że w związku z tym przejdzie mu posiłkować się znakiem Irden. Oh my god. Dlaczego? Why? Ja nie chcę się z nią bić. Dobra, zapisz grę. Oh shit. It's behind me. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki, niech wykopie własne. No i przyszła. Nawet gada. Nawet gada. My musimy się tu przygotować. Po pierwsze odpalamy olej przeciw trupojadom. Gdzie on jest? Olej przeciw trupojadom mamy. Co my tu jeszcze możemy chcieć? Odwar z baby wodnej. Odwar z upiora. Odwar z gryfa. Odwar z południcy. Odwar z wilkołaka. Odwar z wiwerny. Odwar z króliszka.
biały miód. Odwar z kuroliszka muszę odpalić, a potem odwar z baby wodnej. Nie, to odwar z czego innego muszę, odwar z wilkołaka. No bo odwar z gryfa odpalę sobie. Masz, spadaj. Gień. A, jest, padła. Uch, tempa dzida. Większy kamień runiczny, jęzor potwora, ucho baby cmentarnej, mutagen z baby cmentarnej. Adden Dave, unikat. Padła skubana. O la la. Dobra, mamy ich. Mamy co byśmy mieć chcieli. Nie było to takie trudne, szczerze mówiąc. Nawet jest to zadziwiająco proste. Ale pewnie dlatego byłem tu? Byłem tu, bo... Byłem tu, bo się już tutaj nic nie dzieje. Medytacja. Baba cmentarna nam się zalęgła, ale już ją pokonałem. A tu mamy co? Miecz srebrny na poziom 9. Fajny unikat, ale dużo mniej obrażeń. 5% szansy na oszołomienie. Jak tam mieczyk 89%, 83%, to naprawimy. No i mamy. Jakoś specjalnie mnie ona nie zadziwiła. Odwar z baby wodnej. Z wiwerny. Dobra, wstawimy sobie tak. Co jeszcze tam mamy? Ekwipunek. Ucho baby cmentarnej, mutagen z baby cmentarnej. Właśnie. Czy ja nie mam jakiejś alchemii? Z widłogona, skrabopająko, katakana, doplera, bazyliszka, algula. Czyli z baby cmentarnej nie muszę nic robić. Rzemiosło, książki. Czy coś tu mam? Nieprzeczytanego? Tu mam coś nieprzeczytanego. Kowir i powis, ale to przeczytałem już wcześniej. No, już tu nic nie mam do postaci. Tutaj coś mam? Nie mam.
Samouczek, bestiariusz. Baba była pokonana. Żalnica. Medytacja, postać. Spacja, usuń. Co my tu możemy dać? Zielony mutagen z plus 100 do żywotności, plus 5 moc znaków, plus 5 siła ataku, plus 7 siła ataku. Plus 150 żywotność z wilkołaka, plus 5 siła ataku z baby cmentarnej, plus 50 żywotność, plus moc znaków, plus 50 żywotność, plus 50 żywotność, plus 50 żywotność, plus 5% siła żywotności. Mniejszy czerwony plus mutagen z wilkołaka. Tak sobie wsadzę. No, tu mam co? Plus 10 moc znaków. No i dobrze. Ekwipunek, alchemia. No w alchemiach nic więcej nie mogę. Eliksiry. Ulepszony puszczyk. Nie mam alkohestu. No dobra, to wsiadamy na płotkę i jedziemy oddać zadanie. Dostaniemy trochę grosza od grabarza. I będzie okej. Zabiliśmy bestię. Zsiadamy i idziemy. Przychodzę w sprawie zlecenia. Zapoluje cię na tego potwora? I no, ja wam nie powiem, co to za bestia. Cosik na cmentarzu nocami grasuje. Dzieci z wioski giną, ale co to się tam ulęgło, ja nie wiem. To była baba cmentarna. Miała leże w okolicy. Była? Znaczy się już ubita? A to żeście się szybko uwinęli. No, co z nagrodą? A nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Bywaj. I dostałem. Zlecenie kłopoty grabarza zostały zrealizowane. Otrzymano punkty doświadczenia 240. Bardzo się cieszę. Nowigradzkich koron 180. No to sporo dostałem tych kasy. Fajnie już płotka wygląda, nie? Jeszcze zobaczmy, jak tam alchemia, inne płotka. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący, trofeum z północnicy, jeśli się wrzuci, trofeum z wiwerny, trofeum z króliszka, co ja mam tu teraz? Trofeum z baby cmentarnej. Trofeum z króliszka tu wsadzę. Reszta tu tych trofeów taka 69 na 130, mamy sporo rzeczy do zrobienia. Dobra, no to Geralt, cóż, znowu, a chociaż Geralt z płotką sobie zrobi jakieś selfie. Płotka, no. O, zapisałem, płotka. No tu też fajnie. Geralt. I cóż, w tym miejscu się z wami pożegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa. Walkę z widłogonem, ostrzeżony skarb.
Kurde! Gień szmaciarzu. Trafiłem na niego łażąc po mieście. Znaczy po mieście. No po mieście. Masz. Drakonidy. Jest, widłogon. Pokonany. Skóra z widłogona, smocze łuski, serce potwora, surowe mięso. Ale nie mam z niego tego. Nie mam z niego... Oj. Odwaru z niego nie zrobię. Kamień runiczny, glifard, paski skóry, kozia skóra, rozjemca, buty gwardzisty. Ten rozjemca. Minus 4 buty gwardzisty. Moc znaku art 5%, spoko. Gdzie jest ten rozjemca? Rozjemca plus 3. Obroń stalo. Wow. To już go zabieram. Przyda mi się. No i tym fakt, teraz to takie bonusowa chwila z walki z widłogonem. Się nażarłem jakiś nażarłem się eliksirów i dałem radę, ale nie był taki ciężki, trzeba było go tylko mocno unikać. No to pa, pa.